Cześć, witajcie ze strony Barzysoty. Witam Was już po raz kolejny na moim kanale. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie zestaw z serii LEGO Duplo Auta o numerze katalogowym 5816 Wycieczka Mariana. No i co? Zapraszam. Pewnie od razu zauważyliście, że zestaw jest na jakby innym tle, ponieważ w poprzednim odcinku ktoś mi napisał, że powinienem robić nie na podłodze. Z tym się zgadzam. I powinienem robić na innym tle, na przykład na stoliku czy na biurku. No i mam na stoliku oczywiście białe tło, by nie było widać czarnego stolika. No i mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodoba na takim innym tle. Jeśli by się nie spodobała, jeśli wolicie wrócić do poprzedniego, to piszcie w komentarzach. No i co? Ogólnie to zestaw jest z LEGO Duplo i to jest moja pierwsza recenzja w ogóle z LEGO Duplo. Nie do końca wiem, od czego mam zacząć, jak w ogóle recenzować Duplo, bo od lat recenzuję zwykłe LEGO, ale myślę, że to nie będzie się różniło taką normalną, znaczy od takiej innej recenzji. No i w ogóle pod poprzednim odcinkiem wiele osób mi pisało, że miało właśnie ten zestaw, miało te zestawy z serii Auta, te takie Duplo. No i to w sumie śmieszne, że nie jestem sam. Fajnie, bo w sumie te zestawy były takie bardzo popularne w 2010 roku i później. Więc się nie dziwię, że wiele osób je ma, ale fajnie, że napisaliście. O, jeszcze zanim przejdziemy do recenzji, to zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę i pisania jakichś miłych komentarzy pod filmem. No i co? Od czego by to najpierw zacząć? Myślę, że figurki, czyli te autka tutaj na bok na chwilkę dam. I myślę, że najpierw zaczniemy, tak jak przy normalnej recenzji, od najmniejszych rzeczy. W samym zestawie nie ma zbyt dużo klocków, nie ma też zbyt dużo rzeczy, bo w końcu to jest zestaw LEGO Duplo. Ale na początek zacznijmy sobie od tego znaka. Od tego znaka, ta. Od tego znaku Highway. Jest on taki dosyć mały, taki śmieszny. Fajny nadruk, fajnie, że nie naklejka. W ogóle Duplo istnieje coś takiego jak naklejki. W sumie to nie wiem, bo się nie znam na tej serii Duplo. Normalnie oczywiście przypinany, wszystko idzie dobrze. Zestaw, znaczek fajny, fajny odcień. Odkładam tutaj na bok. No i kaktus teraz przejdziemy. Kaktus naprawdę wielki, śmieszny. Jakby postawić tutaj figurkę Lego na porównanie, to kaktus byłby taki trochę. Patrzcie na to. Kaktus jest. W sumie kaktusy są większe od samochodu, nie dziwię się, ale od takiej ciężarówki, no trochę większy. W sumie jest na takim wzgórzu, jakby zrobionym z klocków Lego Duplo, więc się nawet nie dziwię. Kaktus śmieszny, kaktus fajny, śmieszny odcień. Myślę, że nawet by się jako taka komiczna rzecz w mocku z normalnego Lego by się mogła, by mogli dać. By na pewno śmiesznie było w takim na przykład westernowym mocku z Lego. Taką komiczną rzecz takiego kaktusa bym dał. Dalej mamy kolejny znak. Jakby znak? Chyba tak, znak. Top down. Właśnie. Truck stop. Taki znak. Fajny w ogóle odcień białego koloru. Nie wiem dlaczego, ale mi się podoba. Znak, no. Za dużo szczegółów tu nie ma, ale jeszcze raz powtarzam, tyle go Duplo. Nie spodziewałem się tutaj wielu szczegółów, bo po prostu myślę, że było to wszystko za duże, ale. Tak szczerze, to jakieś nadruki na słupie by mogły być. Ładnie by to wyglądało, ale no nie oszukujmy się. Ten zestaw jest z 2010, więc wtedy chyba jeszcze o takie rzeczy nie za bardzo dbali. Znak nie najgorszy zrobiony. No zrobiony tak jak Duplo, no. Co mogę powiedzieć? Śmieszy mnie ta recenzja. Okej, co mamy dalej? Taki mostek. Most? Znaczy to jest, no wiecie, takie słupy, jak na przykład są na autostradach, że wskazują różne miasta, że samochody umieją, właśnie przejrzałem tutaj przecież, nie, oczywiście każdy
przyjedzie. Ale skrzypi, ho, lipka. Sam Maniek też oczywiście przejedzie. No może coś tam ledwo przejedzie, ale się udaje, no. Więc jak najbardziej dostosowany do dostosowany do takiej, jakby to powiedzieć, nie że wagi, tylko do wzrostu jakby tych samochodzików Lego Duplo. Fajnie, że mamy tutaj nadruki miast. I co? Takie bardzo amerykańskie, takie zielone na takim żółtym jakby na takim żółtym właśnie, takim klocku żółtym. Okej. Okay. No tak. Teraz może przejdziemy sobie, widzowie, do pseudofigurek, czyli samochodów właśnie z aut. Myślę, że dla fanów tej kreskówki, tego filmu, to one są bardzo znane. Ja miałem taki okres w swoim życiu, nie wiem ile, wtedy miałem lat 6, 7, gdzie w kółko oglądałem te dwie części, wtedy jeszcze były. Też pamiętam, był taki mini serialik Bujdy na resorach, to się chyba nazywało, coś takiego. To było bardzo śmieszne. Ale dokładnie nie pamiętam ich nazwy. Jeśli się mylę, to poprawcie proszę w komentarze, jeśli pamiętacie. Ale też pamiętam, że był taki mini serial, chyba Bujdy na resorach to się nazywało. Też często oglądałem ze Złomkiem, chyba w roli głównej. Tak, chyba to było. Nie pamiętam, chyba tak. I co, na początku mamy szeryfa. W ogóle nie mogę się nabaczyć na te samochodziki. One są takie śmieszne te. Ale w ogóle jak zadbane o nadruki. Patrzcie, szeryf nasz ma oczywiście nadruk szeryf, taką tutaj odznakę na drzwiczkach, z jednej jak i z drugiej strony koła. W ogóle jakie nadrukowane, zadbane. Łocho, lipka. Okna oczywiście, szyby bardziej, z jednej i drugiej strony. Tutaj patrzcie, tutaj mogli się trochę bardziej postarać o światła. Fajny w ogóle samochodzik, taki nawiązujący do chyba lat 50. 60. takie były wtedy. Bo to miasteczko, w którym się jakby odgrywa akcja, to jest takie skupiające się na latach chyba 70. 50. gdzieś tak. Mamy Zigzaga McQueena, czyli jakby głównego bohatera całego filmu. I patrzcie w ogóle jakie nadruki, oczywiście zgodne z tym co było w filmie, tym kreskówkowym. Światła, trochę się to rozjeżdża tutaj mi, ale no to ma już oczywiście swoje lata. Niezły rarytasik, skrzypi strasznie, śmiesznie to wygląda, naprawdę komicznie wygląda, ale nawet przyjemnie dla oka. Dalej mamy Mańka, czyli chyba największą konstrukcję, czy to można nazwać konstrukcją? Największą rzecz, która znalazła się w tym zestawie. Oczywiście dbało się o nadruki, jest. Może nie taka jak w Lego, w takim zwykłym. Ale też jak na 2010 to nie najgorzej. Fajny, fajny. Dalej. On jest robiony z przyczepy, takich tylko też takich mniejszych klocków, takich 4x2. Oczywiście ma też taką klapę, w której też w filmie Zigzag McQueen był. I oczywiście on się tu mieści, można nim wjechać, można zamknąć bez przeszkód. No i co? Widzowie, zestawik oceniam 2010, no nie oszukujmy się, wielu jakby znaczy, chodzi mi o to, że po tym zestawie spodziewać się można było wiele, ale bo też trochę czasu, trochę dużo czasu przeleżał u mnie w szafie, ale polecam zestawik. Jeśli jesteście fanami w ogóle Duplo i takich rarytasów, nie tylko Duplo, ale w ogóle z Lego, to zestawik wam polecam. I w sumie co? To by było na tyle. Do zobaczenia, widzowie, w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek będzie już animacją poklatkową. Sorki, że w tym w ogóle w tym odcinku nie powinna być animacja poklatkowa, ale święta się trochę rozleniwiłem i po prostu jak zacząłem nagrywać, to nie zdążyłem całego. To będzie chyba najdłuższa animacja, która w ogóle jest.
która w ogóle jest na moim kanale. W sumie były trzy, ale one trwały równo tak po 3 minuty, a tam myślę będzie jakaś 8-minutowa, naprawdę duża animacja i chyba z takie, nie wiem, 8000 zdjęć poleci. Póki co mam 3000, ale nawet w połowie nie jestem. Okej, okay, do zobaczenia widzowie w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o lajkowaniu filmów i o pisaniu miłych komentarzy. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze inne zestawy, bo mam ich naprawdę jeszcze 3, zostawcie pod tym filmem 10 łapeczek w górę, byłoby mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, niech moc będzie z wami. Zobaczenia. Bye.